Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję mojej nowej kamery, którą nagrywam dla Was filmy, czyli Panasonic HCV770. I już Wam wyjaśniam po kolei co i jak. Wcześniej nagrywałem kamerą Panasonic HCV520, model powiedzmy taki podstawowy z kamer Full HD, kupiony 2,5 roku temu, wtedy kamera kosztowała jakieś 1500 zł, więc na tamten czas była to kamera bardzo dobra, ale oczywiście nagrywam dużo filmów, nagrałem przez ten czas około 1000 filmów, więc sporo. Kamerka zdążyła się oczywiście zwrócić, dlatego też przyszedł czas na wymianę na godnego następcę. Dzięki uprzejmości firmy Panasonic miałem możliwość przetestować model HCV770 przez cały miesiąc, co dało mi pogląd na jakość tej kamery, jakość i nagrywania filmów i mnogość funkcji, co po prostu utwierdziło mnie w przekonaniu, że to będzie właściwy model na następcę 520. Widzieliście kilka dni temu rozpakowanie białej kamery i właśnie białą kupiłem, natomiast testy przeprowadziłem przez ten miesiąc na modelu czarnym. Ten sam model, tylko inny kolor, który był u mnie w testach dzięki uprzejmości Panasonica. Jeśli jesteście ciekawi ceny, to nowy model kosztuje niecałe 2000 zł. Można w promocjach kupić nawet za 1750, więc moim zdaniem cena bardzo, bardzo dobra. W tej cenie po prostu bardzo się opłaca kupić tą kamerę. A jak sobie radzi, zobaczycie właśnie w tym teście. Będą filmy porównujące z HCV520, która i tak swoją drogą świetnie nagrywała filmy. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Tak więc w tej chwili przyjrzymy się kamerze Panasonic HCV770. Jeśli chodzi o sam gabaryt kamery, to jest sporo większa niż moja HCV520, jest też troszeczkę cięższa, no i robi wrażenie już kamery takiej bardziej profesjonalnej, ponieważ wygląda jak modele za około 3500, które testowałem też od Panasonica. Wygląd jest bardzo zbliżony. Co nam się rzuca w oczy, to naprawdę duży obiektyw, większy niż w mojej kamerze. Jest to obiektyw o szerokości 29,5 mm. Obiektyw szerokokątny, czyli kadr, który łapie, jest naprawdę duży. Bardzo się to przydaje dla youtuberów, którzy mają po prostu małą przestrzeń, nagrywają w jakichś małych pokojach, tak jak ja. Wtedy taka kamera szerokokątna jest nieoceniona. Co ciekawe, ten model posiada także lampę doświetlającą. To nie jest jedyna rzecz, ponieważ ten model posiada bardzo wiele cech kamer klasy premium, kamer z tych już wyższych półek powyżej 3000 kosztujących. Patrzymy dalej. Tak więc mamy ten obiektyw bardzo dobry. Następnie mamy nie mikrofon, a cały system mikrofonów. Mikrofony do łapania dźwięków 5.1 lub stereo do wyboru. I ten mikrofon posiada też już wbudowany filtr, który pozwala zmniejszyć szumy od wiatru, zakłócenia od wiatru po prostu powodowane. Następnie mamy bardzo fajną rzecz, której też nie było w mojej kamerze, nie ma w mojej kamerze. Mamy tutaj takie pokrętełko i przycisk. Jest to taki skrót do szybkiego menu. Możemy tutaj sobie bardzo łatwo, nawet w czasie filmowania, zarządzać funkcjami niektórymi. Bardzo fajna rzecz. Wyświetlacz i wnętrze zobaczycie za chwilkę. Natomiast sprawdźmy sobie z drugiej strony. Rzecz również bardzo przydatna, też dla nas kamer klasy premium, czyli wejście na słuchawki. Jeśli nagrywamy na przykład jakiś wywiad czy coś takiego, możemy sobie do kamery podpiąć słuchawki i na bieżąco słyszymy, czy na przykład tracimy ścieżkę audio, czy coś się dzieje, są jakieś zakłócenia, możemy to na bieżąco korygować. Bardzo fajna rzecz, też to testowałem chociażby na targach w tych droższych kamerach i podłączenie tutaj słuchawek, a mikrofonu do wyjścia mikrofonowego daje świetny efekt. Tutaj mamy port na ładowanie z taką zasuweczką, bardzo praktyczna rzecz. Natomiast od spodu mamy oczywiście gwint na statyw i mamy wejście na kartę SD. Baterię zobaczycie za chwilkę, natomiast zobaczmy jeszcze co u góry. Mamy dosłownie jak we wszystkich Panasonicach, które miałem okazję testować w kamerach, przycisk dwukierunkowy. To jest przycisk do zoomowania i do regulacji głośności też w trybie przeglądania filmów. Jest to joystick, który jest bardzo precyzyjny, ponieważ możemy zrobić szybki najazd, a możemy też delikatnie go przyciskać i robić takie naprawdę powolne, płynne zbliżenia. Jest to świetne i w każdym modelu działa po prostu świetnie. Tutaj mamy dedykowany spust migawki, czyli po prostu osobny przycisk do robienia fotek.
też rzecz przydatna, chociaż moim zdaniem kamerą zdjęć nie da się robić, nie powinno się robić, po prostu te zdjęcia wychodzą zwyczajnie słabo. Nawet taki kompakt za 2-3 stówki robi lepsze zdjęcia, więc to jest taka funkcja raczej z ciekawostek. Osobiście nigdy nie używałem fotek z kamery i nie przepadam za nimi. Tutaj mamy też już element z urządzeń klasy premium, czyli adapter, tak zwaną gorącą stópkę, jeśli nie przekręciłem nazwy, czyli po prostu możemy tutaj zamontować chociażby jakąś dodatkową lampę błyskową, czy na przykład mikrofon. Po prostu jest to takie mocowanie. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, jak w mojej 520, także w innych modelach, przesłona jest elektryczna, czyli otwiera nam się i zamyka samoczynnie. Jest to bardzo dobra cecha, ponieważ jak mamy jakiś ręczny przycisk czy przesuwanie przesłony, często trzeba o tym po prostu pamiętać. Chcemy nagrywać, a tutaj ciemność. Dlaczego? Bo zapomnieliśmy otworzyć przesłonę. A tutaj nie ma problemu, jest od razu efekt. No i co do tego ekranu. Jest to dość duży wyświetlacz LCD, bardzo jasny, bardzo czytelny, o wysokiej rozdzielczości. I zobaczcie, możemy go sobie okręcić aż w przeciwnym kierunku. Możemy też go sobie odgiąć w ten sposób. I możemy go także odgiąć sobie w dół w ten sposób. I moi drodzy, co tutaj jeszcze mamy dobrego? Przede wszystkim rzecz bardzo istotna, chociażby dla youtuberów, czyli wejście na mikrofon zewnętrzny. Nie musimy korzystać tylko z mikrofonu w kamerze. Możemy sobie podpiąć dowolny zewnętrzny mikrofon. Bardzo fajna funkcja, bardzo przydatna. Następnie wyjście AV do podłączenia chociażby kamery pod telewizor. Tak samo HDMI, żebyśmy, jeśli na przykład chcemy rodzinie pokazać jakieś filmy, to wtedy podłączamy, na duży ekran rzucamy i bardzo fajnie wtedy wszyscy widzą. Tutaj mamy kabel transmisji danych. Bardzo fajnie, że Panasonic zrezygnował z takiej dziwnej wtyczki niestandardowej, jakiejś mini USB na rzecz standardowego micro USB. Czyli taki zwykły kabelek smartfonowy w zupełności tu wystarcza, żeby się podpiąć, zgrać dane. Tutaj mamy zwolnienie tego mocowania, tej gorącej stópki. Następnie mamy przełącznik filmowania, a trybu przeglądania. W mojej 520 był suwaczek, tutaj zamiast tego jest to mocowanie, więc już nie mogło tego być. Natomiast moim zdaniem to jest lepsza opcja. Mamy też tutaj włącznik trybu poziomowania, czyli po prostu na ekranie pokazuje się taka poziomica, wskazując nam, czy filmujemy w poziomie, czy nie. Włącznik szybkiego menu Wi-Fi oraz wyłącznik. I mam tu też oczywiście głośniczek do przeglądania filmów. Całego menu, moi drodzy, Wam nie będę pokazywał, ponieważ tutaj jest za dużo, by tego było. Opcji jest naprawdę mnóstwo. Natomiast musicie wiedzieć, że ekran jest dotykowy. Mamy powiadomienia dźwiękowe, bądź możemy je sobie wyłączyć, jak chcemy. Nie ma z tym żadnego problemu. I ten ekran jest bardzo czuły, bardzo fajnie się nim operuje. Jak chcemy sobie coś obejrzeć, co nagraliśmy wcześniej, nie ma problemu. Wszystko jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. I ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to bateria. Bateria standardowa w 520 jest taka sama dokładnie, 1940 mAh, większa niż na przykład w aparatach Panasonica, bo tutaj jest 1000 z haczykiem w moim Lumixie GF6K, natomiast tu mamy dwa razy większą. Filmowanie niestety pożera dużo więcej mocy, natomiast na jakąś godzinę 50 ta bateria wystarcza filmowania. Oczywiście jeśli mamy tak pojemną kartę, żeby to zagospodarować, ponieważ moja karta mieści tam 40 parę minut bodajże w maksymalnej jakości, dlatego mi akurat ta kamera się nigdy do końca nie rozładowuje, w międzyczasie ją sobie ładuję, jak już zgrywam filmy. Natomiast ta bateria moim zdaniem jest wystarczająca. Jak ktoś potrzebuje dwie, zawsze może sobie dokupić drugą. Więc co do funkcji kamery, to było na tyle i co do jakości wykonania, bardzo fajne. Podoba mi się materiały, ponieważ korpus, wszystko jest z matowego, twardego plastiku. Nie ma takich błyszczących elementów jak w mojej 520, które po prostu są ładne, ale się brudzą. Tutaj cały obrys obiektywu jest aluminiowy, jest to masywne, fajne. Tak więc pod względem wykonania muszę przyznać, że wygląda lepiej niż moja 520. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o opis tej kamery. Teraz pora na troszkę filmów testowych.
I moi drodzy, czas na podsumowanie. Model od Panasonica miałem w testach przez miesiąc, nagrywałem przez miesiąc równy wszystkie filmy tą kamerą. Potem już kilka tygodni użytkowania swojej własnej kamery, swojego egzemplarza, dało mi po prostu obraz całości. Tak jak uważałem, że filmy z Panasonica HCV520 wychodziły bardzo dobre, z Panasonica HCV770 są wręcz genialne. Kamera teoretycznie niewiele droższa, ponieważ za poprzednią w momencie zakupu 2,5 roku temu dałem 1500 zł, za tą dałem w tym momencie 1750, więc model do modelu tylko 250-300 zł droższy. Chyba żeby liczyć cenę regularną, to jest większa różnica, niepromocyjną. Natomiast te kilkaset złotych różnicy jest uzasadnione. Przede wszystkim jak gdzieś się kamera jest większa, ma więcej funkcji, ma bardziej skomplikowany układ soczewek i więcej funkcji, co razem składa się po prostu na jeszcze lepszą jakość obrazu. Co też uwielbiam w Panasonicach i w poprzedniej kamerze, i w tej kamerze, i w moim aparacie, czyli Lumixie GF6K, to automatyka. Nawet jeśli nie znacie się na fotografowaniu, nawet jeśli nie znacie się na kręceniu filmów, wystarczy włączyć tryb Intelligent Auto i zaufać kamerze, która po prostu sama ustawi bardzo szybko ostrość, dobierze kolory i filmy i zdjęcia wychodzą po prostu świetne. Jak widzieliście w prezentacji, kamera też ma bardzo dużo funkcji, chociażby takie przydatne jak wejście na zewnętrzny mikrofon, co pewnie przetestuję z czasem, może jakieś mikrofony do testów uda się ściągnąć, to ponagrywamy, przetestujemy. Wyjście na słuchawki, żeby bezpośrednio sobie ten dźwięk odsłuchiwać, czy na przykład jest dobry, czy jest za słaby, czy za mocny, czy na przykład są zakłócenia, tracimy go. To wszystko przydaje się chociażby w wywiadach na żywo. Bardzo fajna jest też przednia lampa w trybie auto. Po prostu jeśli na przykład zgaszę jedną żarówkę, robi się ciemniej, to automatycznie włącza się ta lampa, doświetla plan. 520 tego nie miała, natomiast tutaj w paru recenzjach już mi się to przydało. Na przykład jak nagrywałem przekładkę komputera do nowej obudowy, ściągnąłem kamerę ze statywu, włożyłem gdzieś, gdzie jest ciemniej, do środka obudowy, to lampka się zaświeciła, doświetliła plan i wszystko bardzo dobrze widzieliście. Tak więc to są takie szczegóły, ale bardzo dobrze się sprawdzają. Oczywiście bardzo fajnie, że kamera ma łączność Wi-Fi, dzięki temu możemy robić różne rzeczy, chociażby korzystać ze smartfonu jako z pilota i możemy też bezprzewodowo zgrywać materiały. To oczywiście dla mnie bardzo przydatne, bo nie muszę jej ściągać ze statywu, nie muszę szukać kabla, podłączać do obudowy. Bardzo fajnie. Oczywiście podoba mi się też design tej kamery, biały kolor po prostu piękny. Mam też biały statyw, więc wszystko super wygląda. Tego tworzy po prostu idealną całość. Ja z tej kamery jestem bardzo zadowolony. Mogę sobie tylko życzyć, żeby służyła mi kolejne 2,5-3 lata, nawet dłużej, ponieważ jest to dla mnie świetny sprzęt. Dzięki niej będziecie mieli teraz cały czas filmy bardzo dobrej jakości, ciągle nieprzerwanie. Tak więc w tej cenie dla mnie kamera idealna, żadnych minusów się nie dopatrzyłem, dlatego ode mnie maksymalna ocena, rekomendacja kanału. Jeśli szukacie naprawdę dobrej kamery w rozsądnej cenie, to będzie to idealny wybór. Ponieważ są oczywiście lepsze kamery, ale czasami też kosztują nawet o 1000 zł więcej, a tutaj mamy według mnie idealny stosunek jakości obrazu, funkcjonalności do ceny tej kamery. Jak dla mnie rewelacja, polecam. Pamiętajcie, że wszystkie ceny sprawdzicie w opisie filmu. Zachęcam Was także do wchodzenia na Facebooka, tam różne ciekawostki się pojawiają i zaglądajcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!